Na początek małe sprostowanie, bo ostatni odcinek skończyliśmy rozmową z Mattem Riddle, który sądziłem, że dołączył do naszej grupy, ale nie, jeszcze nie, bo wchodząc w menu główne mamy coś takiego jak nasi sprzymierzeńcy i to właśnie tutaj wydaje mi się, że spośród tych wszystkich osób, które jeszcze są poblokowane, będziemy mogli wybrać właśnie dwóch, którzy do naszej grupy dołączą i tak szczerze mówiąc, patrząc na tych dostępnych, to chyba widziałbym u swojego boku Kevina Owensa oraz Matta Riddle. Chociaż może jeszcze The Miz, to też byłoby ciekawe. W każdym razie, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Trybu My Rise. Dziękuję, że tak aktywnie śledzicie, oglądacie, piszecie komentarze. Mega to doceniam i dziękuję też za 5000 subskrypcji, które w sumie wbiliśmy kilka dni temu, ale ten odcinek też z racji weekendu WrestleMania nagrywany jest na zapas. W każdym razie, subskrybujcie, zostawcie polubienie pod tym odcinkiem, a my lecimy z naszą dalszą przygodą, więc w sumie na ten moment nikogo tutaj nie mam aktualnie do wyboru, mógłbym wybrać tylko Matta Riddle, ale porozmawiamy na razie z resztą dostępnych osób. So, i jest i tak. Did you find a couple of blokes have got your back? Not quite. Okay. Do I need to remind you about the SummerSlam deadline? No dokładnie, mamy deadline do SummerSlam. 58 dni tam zostało powiedzianych, tak? I hear you. I'll line up two guys soon. Ale wygląda na to, że możliwość rozmowy mam tylko z Xavierem Woodsem. Just wanted to say thanks for the apology gift basket you sent New Day. It really meant a lot. A, czyli wesoli się w końcu, bo ten przeprosi nowy koszyk. No problem. Sorry all that ever happened. All is forgiven. And now, that we're on better terms, I was dismayed to see the precarious situation you found yourself in. Okay. Is there anything I or the New Day can do to help? Okay, okay. Actually, I am looking to start a faction of my own to help get me out of all this. I know you'll always be a part of New Day, but maybe you'd be interested in a dual faction membership? Okay, to jest oficjalna propozycja. I'm intrigued, but we've certainly had our share of ups and downs, mostly downs. The get back was nice, but not enough to prove we could work together. Let's team up in a match and see how it goes. Okay, Xavier Woods chce z nami zawalczyć 2 na 2. Kurczę, chciałbym chyba wybrać kogoś innego, więc spróbujmy może, będzie taka opcja. Bo szczerze nie chciałbym Xaviera Woodsa w naszej drużynie. But I have more faction experience than anyone here. So to akurat prawda. Come to your senses, the offer stands. Okej, ale propozycja wciąż jest aktualna, więc tyle dobrze. No wygląda na to, że jednak musimy to zrobić, słuchajcie. Nie, bo nie ma innej opcji. I zróbmy to po prostu. Okej, więc jaka walka nas czeka? I w końcu mam możliwość pokazania wam mojego nowego wejścia. Ale jednak wchodzimy tutaj jako tag team i nie do końca będzie to to wejście, które zaprogramowałem, ale zobaczcie jak genialny strój ma teraz Patryk i w ogóle nowa piosenka na wejście, nowa gra świateł, nowe ekrany, We The Ones, ale to jest teraz mój przydomek, to jest teraz moje powiedzenie, nie do Uzosów, ale powiem wam szczerze, jestem mega dumny z mojego wejścia i jeszcze lepsze wejście, które mam tutaj przygotowane, to wejście z tytułem mistrzowskim, ale i mam nadzieję na to przyjdzie czas. Teraz jestem już na arenie razem z Xavierem Woodsem i szczerze ta nuta również jest dobra. Jak ona leci, to słychać, że wchodzi na arenę ktoś naprawdę mega taki, wiecie, oddany. I z kim się zmierzymy, słuchajcie? Na arenie rozbrzmiała już muzyka, ale nic mi to na razie nie mówi. Okej, okay, The Viking Riders. Wow, jest grubo, słuchajcie. Ej, fajne wejście mają! Hej, zajebiste! No dobrze, rozpocznijmy to starcie. Ivar i Eric i musimy ich pokonać, ależ bardzo źle rozpoczęliśmy to starcie, bo nietrafiony brokik i przejęcie do low kicka. Okej, Patryk odpowiada. Patryk odpowiada i to jest twarzą pierwszą ląduje Eric, ale słuchajcie, ja mam propozycję, żeby to teraz Xavier Woods wszedł do ringu i pokazał nam, co potrafi, bo jednak to on jest bardziej doświadczony w walkach tag teamowych i dokładnie teraz Xavier Woods ładnie rozprawia się z Ericiem i ponownie ta sama akcja, okej, to była kontra. Nie do końca dobrze, to może tak jak planowałem i teraz potężnie Xavier Woods uderzony prosto w twarz i jeszcze atak na lewą rękę i mamy zmianę z Ivarem.
A Xavier Woods spieszy ze zmianą z Patrykiem. I dokładnie, i chyba w końcu jest ktoś mojego wzrostu, chociaż... O Jezus, to było mocne. W sensie ktoś mojego wzrostu, miałem na myśli Xaviera Woodsa i jeszcze teraz w superkick, ale on się nawet nie przewrócił, ej, on nawet nie drgnął. I teraz jeszcze jedna akcja, w której to teraz Ivar trafia twarzą pierwszy o matę. I wykorzystajmy to, wrzućmy go w narożnik. Zróbmy double team, dokładnie tak, to jest nasza pierwsza akcja drużynowa. I teraz Xavier Woods przechodzi do ataku, ale fajnie, bardzo fajnie to wyglądało. I szczerze, jak nie byłem przekonany do Xaviera Woodsa, stojąc tam na zapleczu, rozmawiając z nim, tak teraz patrzę i sobie myślę, że mogłoby to być naprawdę spoko. I tutaj Eric chciał nam przerwać, ale elbow drop prosto na plecy Ivara. I teraz słuchajcie, wpuśćmy do gry Patryka, bo on myślę... Może i powinien zrobić tu dużo więcej niż robi Xavier Woods. To właśnie ja mam udowodnić, że potrafię współpracować z Xavierem Woodsem. Nie trafiona akcja i jest kontra ze strony Patryka. Jeden, drugie, trzecie uderzenie. Ale jeszcze wstał po tym i teraz Brody. Ja jestem w szoku, że potrafiłem wykonać, słuchajcie, taką akcję i poczęstować czymś takim Ivara, bo to poleciał naprawdę mocny German Suplex, a to znowu kontra. I teraz Xavier Woods, on chciał się zmienić, ale dobra. Nie, zmiana, o nie, ale teraz zwaliłem tą akcję. No nie, i kontra, niedobrze się robi. Ale jest odpowiedź od Xaviera Woodsa. I teraz możemy wrócić do akcji. I czyżby to była znowu akcja drużynowa? Dokładnie, teraz Xavier Woods przygotuje mi Erika i to jest przejście, odbicie od lin i Patryk szykuje dla nas kolejne odbicie od lin. I double team work! Piękna sprawa, w ogóle obecny rozdział w grze w My Rise nazywa się Teamwork, Mage Dream Work, coś takiego, jakoś tak. I szczerze? Te akcje to nam udowadniałem i Xavier Woods naprawdę przekonuje mnie do tego, żeby wziąć go do naszej drużyny. Ale być może będziemy mieli jeszcze inne osoby, a teraz w drodze A-Town Down, coś czego nie spodziewał się Eric. I przechodzi momentalnie Patryk do liczenia, jest raz, jest dwa i nie ma trzy, a Ivar nawet nie spieszył się z pomocą, co też jest ciekawe. Mamy w drodze finisher, co zostało skontrowane, ale to nie była kontra finishera. To nie była kontra finishera i Xavier Woods na pewno mi pomoże, ale nie musi w sumie, bo ja sobie dam radę. Czy ja mogę zrobić hot tag? Nie mam nawet takiej opcji, no dobra, szkoda. I teraz szykuje się akcja drużynowa ze strony Viking Riders. On mnie po prostu podniósł jak dziecko i oj. I flying leg drop to był, tak jak też Michael Cole powiedział, i Xavier Woods przerywa liczenie. O nie, Ivar wchodzi na trzecią linę, to może być coś groźnego i nawet nie miałem możliwości tego skontrować, ale pamiętajmy, że cały czas w zanadrzu mam finisher. No chciałbym to skontrować, o jest kontra, pięknie. I teraz zakończymy zaraz tą walkę, bo jest odbicie od linii, jest to bro kick dla Erika i Erik też już widzimy nie jest pełen sił, ale myślę, że możemy dobić go jeszcze nieco bardziej i udowodnić, że potrafimy tutaj naprawdę siać spustoszenie. Mamy cały czas w zanadrzu finisher, ale widzę, że zaraz naładuje mi się bodajże kolejny finisher i to będzie mogło być już w ogóle mega lipa dla Viking Riders. On ją kopnął w krocze i znowu. No dobra, skoro tak się nadział, to wykorzystajmy to i wykonajmy finisher, którym jest Crossroads. Crossroads i momentalnie Patryk przychodzi do liczenia i przerywa to Ivar. Niedobrze, ale w sumie gdyby ten... O nie, on skontrował, o nie, ale widzimy, że Xavier Woods zajął się tam nim i my mamy ponownie kontrę i to jest nietrafiony super end punch, ale jeszcze super kick w kark i on pada nieprzytomny i to może być koniec tej walki. Jest raz, jest dwa, jest kick out. Takie kopnięcie ogólnie w tył karku jest mega niebezpieczne i dlatego sądziłem, że Patton tutaj nieprzytomny, ale będzie to ponownie Crossroads i tym razem może być to naprawdę koniec, ale Eric jest... Ach, w sensie Ivar jest już w ringu i kurczę, było naprawdę blisko. I Superman Punch i dobra, koniec, kończmy to, póki Ivar tam jest, no nie, znowu przerwie liczenie, no nie i dalej walka się toczy.
Spear dla Ivara. I uderzenie, nie? Ale Eric w sumie... Ej, ja mam signature. Musimy to skontrować. To mogła być kontra. I to jest A-Town Down! I to jest A-Town Down, ale nie przypinajmy, no nie, bo Ivar znowu wchodzi do ringu. No ta walka nie może się zakończyć. Co tu się dzieje, słuchajcie? Co tu się dzieje? Ja mam finisher. Ja mam finisher, ale ja mam inny pomysł. Nie mogę? No nie, nie trafiłem Super Punch'a, no nie. No nie, i o nie. Ale szczątra teraz. Gdzie jest w ogóle Xavier Woods? Nie możemy przegrać tej walki, słuchajcie. A robi się bardzo groźnie. Bo ja już prawie, że nie mam siły teraz do wchodzi Ivar. Nie, jest kontra. Genialnie. Ej. O, co to było za brudny atak? Jest kontra. Super. Super. W sumie nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować z przegraną walką, więc będzie crossroads, ale nie przypinamy. Nie przypinamy, bo zmieniamy cel i wyrzucamy teraz Ivara. I dokładnie tak. Tak kończymy tą walkę. To jest jedyny sposób na zakończenie walki tartimowej. Mamy 3 i wygrywamy to starcie. Okej, jesteśmy ponownie na siłowni. Jest Tavish, jest The Miz. Czy my chcemy The Miza w naszej fakcji? W sumie pogadajmy z The Mizem. Ja wciąż nie wiem, czy fakcja to jest dobre słowo. Okej. You're gonna have to do something for me first. Ja ogólnie bardzo lubię The Miza i zobaczmy, czego on ode mnie chce. But what'd you have in mind? Corey Graves has been running around this past year saying how his show with Carmella is so much better than my show with Maryse, and I'm sick of it. I mean, their show isn't even on TV. Anyway, I would never lower myself to attack an announcer. But maybe someone else would, if you get my drift. Okej. W sumie zróbmy to, bo to może być ciekawa przygoda. Okej. Good. Corey trains at the PC on his off days. Head down there and shut him up. Kurczę, myślałem, że zrobimy to jednak przy stole komentatorskim, no ale okej, tak może też być. Jest Corey Graves. I coś tutaj może za chwilę się wydarzyć. I tak Patryk atakuje Corey Gravesa. Wow, i mamy taki backstage brawl trochę. I muszę po prostu zdemolować tutaj Corey Gravesa. A w sumie, jakby wykorzystać schodki. Ej, to fajne, bo w sensie, wiadomo, no na gali przez to dokumentarski byłoby o wiele lepiej, ale my po prostu mamy go zniszczyć i to jest fajne, bo możemy sobie poużywać przeróżnych przedmiotów. Na przykład teraz weźmy sobie krzesełko i pokażmy Coreyowi, gdzie jest jego miejsce. W sumie jakbym miał tutaj walczyć o coś z Coreyem Gravesem, to tylko o Carmelę. Ja zawsze, teraz taka też ciekawostka dla osób, które oglądają wszystkie odcinki w całości. Jak w sumie jesteście w tym momencie, to dajcie znać w komentarzach. O nie, kontra, o nie, niedobrze, ale jest teraz moja kontra i git. Wracając, o, ale już teraz kupnięcie. To Carmela zawsze moim zdaniem była najładniejszą kobietą w WWE. Najbardziej mi się podobała jej figura i w ogóle... Wszystko. Jakbym miał powiedzieć najładniejszą kobietę w WWE, to byłaby to zdecydowanie Carmela oraz kiedyś też Mandy Rose, ale i tak dla mnie Carmela, no zdecydowanie mój typ, nie? Mój typ kobiety, więc taka ciekawostka ode mnie dla was. A my jesteśmy chyba na dobrej drodze, aby udupić Corey Graves, ale to będzie DDT! Oh, wow! Mocno. I jeszcze, on w ogóle ani razu nie zadał mi żadnego ciosu. To jest totalna dominacja nad Coreyem Gravesem. I jeszcze double axe handle prosto w głowę na Coreyem Gravesie. Wykorzystajmy jeszcze raz te schodki. Akcja dzieje się w zupełnie innym miejscu. O, ale w sumie... I super nietrafiony. I idziemy do ringu. Ale nuda, za ringiem było lepiej. No i teraz Corey Graves chce coś wziąć. I jest! Takiej akcji się nie spodziewał Corey Graves. A my mamy, słuchajcie, w drodze signature i finisher. I dokładnie tak, a nie, samo one drop i mamy możliwość zrobienia też finishera, więc w sumie na co czekać. Wykorzystajmy to crossroads i w sumie kiedy się kończy walka, bo to nawet nie ma... Co to było? Legend Killer na Corey Gravesie. Jeszcze plunęliśmy mu tym takim kwasem, ale jaja. Ale jajca. I ta akcja, którą
zaczynaliśmy przygodę i to jest zdemolowany Holy Graves. Nie ma za co The Miz. Okej, i teraz dostępny jest dla nas tylko Tavish, więc pogadajmy. So, did you find a couple of blokes who've got your back? No, I need to remind you about the Summer Slam deadline. Ta sama gadka. Okej. You don't have a lot of time to keep messing about. Okej, czyli... I'll line up two guys soon. Okej, czyli chyba to jest moment, w którym musimy, słuchajcie, wybrać naszą dwójkę, która po prostu nam pomoże, więc zróbmy to. Kto to będzie? Czy będzie to... Szkoda, że w ogóle nie miałem możliwości odblokowania Kevina Owensa, no ale dobra. Hector Flores, on bardzo nam pomagał na scenie niezależnej, ale... Ale jednak to nie jest ta osoba, o której myślę. Xavier Woods jest spoko, w sensie spoko mi się z nim pracowało, ale zdecydowanie myślę, że będzie to Matt Riddle oraz mimo wszystko The Miz. To jest taka fajna fakcja, którą... Fakcja, nie wiem, czy to jest dobre słowo w ogóle, ale to jest drużyna, którą szczerze sam mógłbym zobaczyć. No dobra, pójdźmy teraz do Tavisha. No dobra, dobra, dobra. Mamy to. Mamy to, Tavish. Are you ready to move forward then? Remember, once you make this decision, you can't go back and change your mind. Besides, there's no time for that with your championship deadline approaching. No właśnie, so deadline do SummerSlam. Musimy o tym pamiętać. Nie, słuchajcie, myślę, że to jest dobra. Że to jest dobra drużyna. Nie potrzebujemy tutaj nic więcej. I od tej pory nie będziemy mogli zmienić tych osób, które wybraliśmy. I szczerze, wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę to wygląda dobrze. I lecimy dalej. Okej, mamy to. Ready for battle. 32 dni do wygrania WWE Championship. Okej, i mamy wymianę zdań pomiędzy nową drużyną, która jest gotowa udowodnić co nieco Evolution oraz Shawnowi Michaelsowi. Matrix zapytał mnie, czy na pewno chce to zrobić i jakby odpowiedzieliśmy mu, że tutaj na to nie ma teraz czasu. The Miz napisał, że chciałby przypomnieć, że ryzykujemy również swoją pracą. Ale my go uspokoiliśmy, że o tym nie zapomnieliśmy. I jaki jest plan? Plan jest prosty. Uderzyć pierwsi. Spotkajmy się na parkingu. Wow, ciekawie. I jesteśmy na parkingu, słuchajcie, gdzie przyjechało właśnie Evolution swoją wielką limuzyną. Ale tak! I to The Miz, Patrick i Matt Riddle atakują Ortona, Brona Breakera i Gable'a. Co najważniejsze, Gable'a. Gabriela Slade'a, przepraszam, Gable'a, nie wiem, Gabe, bo zawsze Gabe na niego było mówione. I Bron Breaker, ależ teraz akcja drużynowa. Ej, naprawdę dobrze to wygląda. Ej, szczerze, jestem dumny z tej drużyny. I'm coming for this title. There's nothing you can do. O tak, idę po ten pas i nic mnie nie powstrzyma. Mocno, mocno. Co jest? Co teraz? Ej, co jest? Przewrócimy limuzynę. Wow, ale na kogo? Tam chyba był Bron Breakker. Wow. Ej. A nie, tu jest, dobra, ojej! Co się wydarzyło? Nie sądzę, żeby dwie osoby były w stanie przewrócić limuzynę, ale grubo, mocne oświadczenie wysłane właśnie do Evolution. Wow, ale się teraz dzieje. I WWE napisało na swoich social media, że po tym jak Patryko stworzył swoją nową drużynę, Evolution będzie walczyło przeciwko mnie i mojej drużynie w sześcioosobowej walce tag-teamowej na Raw i to będzie main event Raw. Shawn Michaels z kolei pisze, że Evolution będzie miała swoją szansę na rewanż, na wzięcie odwetu za to, co stało się na parkingu i ta walka jest oficjalnie zatwierdzona, a Slade z kolei napisał, że nie wie, co mnie czeka. Ciekawe. Napisała do nas Kat, która zawsze nas filmuje od samego początku, że uważa, że stworzyliśmy dobrą grupę, w sensie, że zrobiłem dobrą robotę wybierając taką grupę. Podziękowaliśmy jej. Dlaczego? W sumie zgłupiałem, bo nie wiem, o co chodzi. Wygląda to, że Kate nie będzie już filmowała naszej przygody i nie odpowiedziała na nasze pytanie i na tym się skończyła rozmowa. Na tym też, słuchajcie, skończymy dzisiejszy odcinek. Jesteśmy w sumie nie wiem gdzie. Wygląda jak przyczepa, jakiś camper. I czeka na nas Tavish, a już w następnym odcinku czeka nas walka sześcioosobowa tag-teamowa przeciwko Evolution. Rozpoczynamy nowy rozdział, nową przygodę, słuchajcie,
z moją nowo powstałą grupą. Dajcie w komentarzach znać, jak wam się podoba wybór Matta Riddle oraz Demiza. Subskrybujcie tam, zostawcie też polubienie. I cóż, lecimy dalej z całą tą przygodą. Trzymajcie się, cześć!